to, bo na początku, zaraz drugi czy trzeci dzień, jak on przyjechał jako świeży wikary, ponieważ myśmy tam mieli organizację katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, tam było, należało bardzo dużo chłopców, 14 wiosek, to było około 200 osób z całej parafii. No więc on się od razu włączył w nurt tej organizacji, tym bardziej, że mieliśmy tam kółko teatralne, koło sportowe, także i takie życie świetlicowe, i wycieczki, i no więc tak, no i kościelne sprawy duszpasterskie włączył się, ponieważ to było 3 lata po wojnie, 2 wioski to były prawie zrujnowane, po 20 domów spalonych. No i bieda po prostu, i błoto, i bieda, i światła nie było. No więc radia nie było, zresztą tak. Włączył się po prostu w podnoszenie tej kultury na tyle, na ile nas było wszystkich stać. Bardzo duże poświęcenie, jeśli chodzi o młodzież. Do dziś dla ci, co żyją, to można ich za przykład stawiać, prawda, zainteresowanie no, tym życiem takim społecznym. On zorganizował, jak przyszedł w 1948 roku, Caritas, ponieważ wcześniej była to organizacja RGO. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej zostało w tym czasie atakowane przez Urząd Bezpieczeństwa i koniecznie chcieli to rozbić. Tam przyjeżdżali do nas przedstawiciele z Urzędu Bezpieczeństwa z Krakowa, agitowali nas do współpracy przeciwko między innymi Karolowi, który tam się młodzieżą zajmował, bo im to było bardzo nie na rękę. No więc myśmy to zorganizowali, później ksiądz Karol Caritas zorganizował tą organizację i w tej organizacji pracowaliśmy później, musieliśmy mieć jakąś podstawę do sztukiśmy grali, dochód z tych sztuk był przeznaczony dla biednych. On sam żył bardzo skromnie, buty, no zresztą taka była sytuacja, to drewniaki i buty takie zniszczone, a oddał wszystko, nawet matka przyszła z dzieckiem, to poduszkę oddał. No więc ten ksiądz zyskał u ludzi zaraz takie uznanie. On był inny jak dotychczas księża, którzy... No inny sposób życia, inny sposób podejścia do ludzi. Każdemu powiedział dzień dobry, szczęść Boże, odzywał się, pomagał jak... Ja nawet nie wiem skąd miał, że to rok tam był, a tak dużo wspomnień zostało tam po nim. Ja prawie budowałem kajak, no więc to nie było z czego, to myśmy tak, no, dykta i takie narzędzi nie było. I on nie wsiadł do tego kajaku, mimo że wcześniej prawdopodobnie jeździł na jeziora mazurskie, ponieważ podczas budowy wygiął mi się kil, że środek był wyżej, jak rufa i dziób niżej, i był wywrotny, trzeba było, i ktoś musiał trzymać, żeby wsiąść. Jak się już wsiadło, to można, i on się bał, nie wsiadł do tego kajaku. No ale potem jeszcze jeździł na Mazury tam na ten. Zorganizowaliśmy taki recytatorski wieczór, znaczy ludzi przychodziło bardzo dużo, to znaczy takie różne wiersze Mickiewicza, Golono strzyżono, Pani Twardowska, Powrót taty, to wszystkie te wiersze ja na pamięć znałem.
chcący tam współpracować. Miałem kłopoty z nim, to znaczy takie, że jeśli chodzi o dekoracje, bo ja byłem zwolennikiem dekoracji tradycyjnych. Musiały być kulisy, musiały być pomalowane, kosztowałoby to bardzo dużo pracy, ale to tak to musiało być, bo tak dawniej było i człowiek nie był obeznany jeszcze. A jego myśl była taka, żeby dekoracje zrobić tło jednolite i na tym tle rzucić dekorację, drzewo, czy jakiś tam kawałek okna, domu, czy czegoś, sylwetkę tylko tej myśli, bo żeby tam grali gościa oczekiwanego, no, przede wszystkim, już nawet nie pamiętam, tu Mazepę mam rozpisaną rolę, bo mieliśmy grać, ale on mówi: Stasiu, to jest za trudna sztuka na wieś. To się nie nadaje. Byliśmy w teatrze na tym, żeby mnie przekonać, Słowackiego, na Mazepie. Byłem na Panu Tadeuszu z nim rapsodycznym na Wrocławskim. To w przerwie wzięliśmy u Kotlarczyka na kawie, na herbacie, bo to jeszcze nie była tak modna kawa. No i on tam właśnie proponował, żebym po prostu przestawił się, żebym na aktorstwo, nie? Bo on... No ale ja jednak byłem zamiłowany w swoim zawodzie. Parę razy były wyjazdy. Były grupy, nie było komunikacji, to było do Kłaja, trzeba było iść 9 kilometrów lub czekać na okazję, bo to przecież nie było dojazdu. Więc były organizowane grupy, a było tak, że załatwialiśmy na Grodzkiej u sióstr, tam u świętego Andrzeja, różne tam rzeczy, jak lekarstwa dla chorych czy coś, no to sam się nie mógł zabrać. Czasem nawet załatwialiśmy, ja w sobotę jechałem, to zabierałem do Niegowici różne rzeczy tam do Caritas. A tak to byliśmy raz obydwaj tylko, na Mazepie chyba, na Pana Tadeuszu też w rapsodycznym. A spaliśmy, pamiętam, bo już nie było czym się dostać do Niegowici. No to spaliśmy na Świętej Anny, w kolegiacie Świętej Anny. Tam byli ksiądz Baran, ksiądz Czotkowski. Ksiądz Czotkowski był później na Wawelu, proboszczem na Wawelu, w kapitule. I przenocowaliśmy, zawczasu ranośmy pojechali. Było tak, żeśmy nieraz pracowali na scenie do trzeciej w nocy, a on rano odprawiał mszę świętą w niedzielę, bo ja w sobotę, bo tak to nie było czasu też. To było 3 lata po wojnie, to było po tej okupacji, po prostu bieda była i to tak trzeba powiedzieć prawdę. Taki nauczyciel mieszkał, ja się obawiam, że on nawet tej sztuce swojej przed sklepem juwelera to nazwisko wykorzystał, Jawień. Jawień tam był, ten nauczyciel się nazywał, strasznie biedny. Myśmy go tam odwiedzali czasami wieczorem, tak pamiętam, jeden wieczór. Pił ten nauczyciel denaturat spiritus, głodował, skórki w domu, chleb w szkole to zjadał z tego. A miał zdjęcie tylko żony i świecznik przed tym zdjęciem i tak marnie żył, tam zimno, tak pamiętam, jesień, słota, poszliśmy tam, ja, kolega i ksiądz Karol. I ten nauczyciel się rozpłakał i mówił, że żonę mu zamordowali w Oświęcimiu i on po prostu przez to tak po prostu zszedł na manowce. Ja mu później przepisywałem pracę doktorską na maszynie z rękopisu, który
On właściwie miał bardzo niewyraźne pismo, a jeszcze po łacinie. Temat był Święty Jan od Krzyża. I to było chyba 300 kartek tego rękopisu. W wolnych chwilach mu przepisywałem. Potem on to musiał jeszcze poprawiać, czy nie zrobił błędu jakiegoś. Niektóre kartki trzeba było przepisywać z powrotem, bo jak tam źle odczytałem po prostu łacinę. Nie umiałem pisać na maszynie. Pierwsze moje moja styczność z maszyną do pisania, to znaczy najpierw tak dwoma paluszkami, później już troszkę lepiej, no ale jak skończyłem pracę, no to się skończyła nauka na maszynie pisania. Ta maszyna jest tu w Muzeum Jana Pawła II na Kanoniczej. No taka jaka jest, bo to wtedy maszynę to nie było takie proste, bo maszyna musiała być rejestrowana. Nawet papier do pisania na maszynie musiał być rejestrowany. Ja później wziąłem maszynę do siebie do domu, ponieważ w wolnych chwilach, żebym każdą wolną chwilę, żeby wykorzystał. A on mówi, Stasiu, uważaj, bo mówi, żeby, bo nawet na papier trzeba mieć zezwolenie. No. Bardzo lubił takie wycieczki krajoznawcze. Piechur był niesamowity. To organizowaliśmy też takie zebrania zastępów w poszczególnych wioskach. Na przykład taka miejscowość jak Pierzchów, tam gdzie się urodził Jan Henryk Dąbrowski, no to tam, gdzie teraz tam jest kopiec usypany, ogniskośmy robili, piosenki, śpiewy, takie, przypuśćmy w niedzielę, po południu, wieczorem. No pierwszośmy chodzili, wodę ze studni, tak jak wiadro się na korbę okręciło, się pić chciało do wody, nie było tam orężady czy jakieś te. Do Łapanowa to było 7 kilometrów przez góry tam trzeba było przechodzić przez las. No i do dziś dnia tam właśnie tą trasą organizują wycieczki. Znaczy nie wycieczki, tylko takie pielgrzymki szlakiem Jana Pawła II. Ja byłem w Łapanowie celowo, bo tam byłem z tym papieżem i jeszcze ten papież, ten proboszcz wyszedł w gubiakach, a to było święto, był odpust wtedy tam, to było święto parafialne. I ksiądz Karol mówi do tego księdza, proboszcza, Siepak się nazywał ten proboszcz, on mnie chrzcił, bo wcześniej był w Niegowici na parafii. I mówi, no ta parafia tu coś widna jest, bo ksiądz w takich gumiakach takie święto. A on mówi, paznokieć mi się wciska i boli mnie noga, nie dam rady buta włożyć. Musiał. Jak tak ksiądz mówi, zauważył zaraz, że gumiaki włożę. No i to tak pieszośmy szli koło takiej kapliczki po drodze, tośmy tam modlitwę przy kapliczkach. Jemu się to strasznie wszystko podobało. Taka wieś spokojna, te kapliczki, ten krajobraz taki cichy. On się zaraz zaangażował w budowę kościoła, ponieważ tamten stary drewniany kościółek, który był w Niegowicie zabytkowy, jest w Mędkowie koło przeniesiony koło Święcimia. A ten kościół, który ten jeszcze stał stary kościół, a żeśmy ten zaczęli budować, to pracowałem tam przy odeskowaniu fundamentów. I tu, gdzie filary są w kościele, tośmy brali takie, wykopywali takie, majster Sroka się nazywał, to z Krakowa. Tak jak, ja wiem, może 2 metry na 2 metry i ze 2 metry głębokie. Pod próbki wytrzymałościowe, fundament. Ten tutaj z jednej strony, z prawej strony, pod wieżą jeden taki otwór był i tam, gdzie ambona był, to tam kopał go właśnie ksiądz Karol. Nawet mu zwracał uwagę jego współwikary, że sobie pobrudzisz sobie, mówi, sutannę, gdzie mówisz sutannie do takiej roboty. No.
A on tam, ja mówię, przyzwyczajony jestem do czego, mówi, nie wolno zapominać takiej pracy. On tak utkwił parafianą w pamięci, bo kazania mówił bardzo głębokie, krótkie, ale pełne treści. Po prostu pomagał, tak jak kolęda czy coś, duszpasterska wizyta. To ja mógł dać gdzieś pieniądze, to w jednym miejscu dali, w drugim miejscu dał, oddał. Ja widział, że dzieci dużo boso, nie mają butów. No więc takie było jego początki. I dzisiaj mnie na przykład jedno, tak po prostu muszę się przyznać, oburza, że mało się mówi o niego Wici. A to była właśnie ta kuźnia tych pierwszych jego kroków, tej biedy. Spotkał się tam z tą ludzką biedą, chociaż sam może biedował też, bo za okupacji, ale tam się spotkał na co dzień z tym życiem takim na wsi, z tym zacofaniem, z tą biedą. On był księdzem nowoczesnym, to znaczy chciał w kościele zbudować, żeby ta wiara wyglądała inaczej, bo ja sobie tak wywnioskowałem. Żeby to nie było wyklepane takie, jak to było dawniej, tak dziada, pradziada, takie, że to wszystko, ale bezmyślne niejednokrotnie. On chciał to zbudować, tą wiarę od nowa. Jak na przykład powiedział w kolegiacie świętej Janny, jak był z profesorami spotkanie, rozum i wiara, żeby to wszystko było w parze. Rozum i wiara to bardzo ważne te dwa słowa są. Bywa u nas w domu bardzo często. Raz w związku z tym z tym przepisywaniem jego pracy, a poza tym jak coś potrzebował, nie miał daru do pracy takiej, żeby sobie poradzić w życiu. Antytalent, ja przepraszam, że to wobec papieża, ale to wobec Karola wtedy, ja to teraz mówię, nie? Nie wbił gwoździa w ścianę, nie umiał, nie potrafił. Bał się prądu elektrycznego. Ja później odchodziłem do wojska, no to on odchodził do, w 1949 roku, on odchodził do Krakowa, do Floriana, tam nawet pomagałem mu przy przeprowadzce. I później tam bywałem u niego, ja byłem na urlopie, na pociąg czekałem, to zawsze na moment wpadłem do niego odwiedzić, co tam sobie. I później po wojsku, ja już pracowałem, to odwiedzałem go. On jeszcze mówił na prymicjach mojego kuzyna. Stasiu, pamiętasz? Przedstaw nowi swoją żonę, no przedstawiłem. A jakżeśmy się umówili, że ja ci miałem ślub dawać? A ja byłem, bo naprawdę byłem u niego, ale on był w Lublinie często. Mało kiedy go można było spotkać w Krakowie, zagoniony. A ja byłem osobą, która nie chciała swoją osobą sprawiać trudności. Gdzie on tam będzie ze mną sobie zawracał głowę, jak on miał w Lublin, tu zagoniony wszędzie. Także trudno go było w kurii. W kurii tego raz tylko spotkałem. No. Także a tak na kanonicze jeszcze jak mieszkał, jak był jeszcze biskupem pomocniczym, no to tam byłem u niego parę razy właśnie na kanoniczej. No i potem chodziliśmy do Krakowa, do Floriana, bo on prowadził wśród młodzieży akademickiej. Chociaż ja nie należałem, ale tam nie wypędzali nikogo. Na takie kółka dyskusyjne, on prowadził, on prosił, żeby mu zadawać pytania trudne, wątpliwe, wątpiące, człowieka nurtujące, żeby mu zadawać. I on starał się to tłumaczyć no, po linii duszpasterskiej. Także interesowali się niesamowicie, jeśli chodzi o UB. Ja chodziłem sam na aleję tutaj, parę razy byłem wzywany. Najpierw mnie próbowano, jeśli chodzi o bursę Kuzdowicza, tam wśród młodzieży, żebym
żeby szpicować. Potem przyjeżdżał taki agent tam do Niegowici i niektórzy tam ulegli. To ja później się dowiedziałem wiele rzeczy takich, że koledzy, którzy... Bośmy zrobili w ten sposób, że jak było... ksiądz Karol był pewny na mnie. Na mnie to mówi, można polegać jak na Zawiszy. I mówi, zrobimy taką rzecz. Zrobiliśmy temat taki, który i takie wypowiedzi, bo chcieliśmy sprawdzić jednego z kolegów. I okazało się, że tak, bo później mnie pytano, przez ten UB pytał mnie, a ja sobie myślę, skąd ty, bracie, to wiesz? To już mnie, a było nas tylko czterech, a to jednegośmy typowali właśnie. I tak łatwo człowieka nieświadomego można było, i na niego się już uważało później. No. Niesamowicie był pracowity. Czytał. Nie, on nie, każdą wolną chwilę wykorzystał. Bibliotekę miał bardzo szeroką i czytał. Bardzo dużo czytał. Bardzo dużo różnych, na różne tematy. Jak miał wolną chwilę, to się umawiał z nami, o ile nas, bo każdy z nas miał też zajęcie. No ale przede wszystkim sobota po południu, niedziela po południu, czasem w tygodniu też wieczorem. Chodził bardzo dużo. Wszystkie, jak były żniwa, to wieś. Moja matula była krawcowa, myśmy nie mieli gospodarstwa dużego. Więc on chodził na religię do wiosek odległych nawet o 5 kilometrów, taki wieniec, to kawał drogi. To jak były żniwa, to nie kazał przyjeżdżać, furmanki przysyłać. Ja mówię, pójdę, bo wy macie pracę, to ja sobie przejdę brewiarz i szedł pieszo. Można go było spotkać na ścieżkach tej parafii, tam wydeptane przez niego chodził cały czas. On jak odszedł z Jegowici, to się mu składali po prostu na bieliznę. Po prostu nie miał tylko tą sutannę jedną i te buty. Tak. Biednie życie. W domu miał klęcznik, łóżko. Nawet wiem, gdzie było, tam gdzie stało, co, gdzie, jak. Tam byłem częstym gościem, a klęcznik, taki nocny stolik z szufladką. Stół na środku, umywalka i szafa na te rzeczy. Przecież ksiądz Karol chodził w butach z przyszczypkami. Wie pan, co to znaczy? No. To znaczy przyszczypek to był taki przyszyte do buta. Jak się oberwał od zelówki, to się przyszyło taki skórzany pasek i tam się go pod tego. Tam był taki szewc właśnie i to mu te buty naprawiał i to tak chodził, tak to było. Czyli miał tylko jedne. Proszę? Miał tylko jedne buty. Jedne buty, tak. On nie przeszedł koło człowieka, żeby się nie odezwał, a jeszcze jak ktoś pracował. Bo tam nie było tak, żeby ktoś tam stał, chodził, żeby... Tylko, że przechodząc, widział, że ktoś pracuje. Ja panu powiem taki przykład. Przy szkole dostaliśmy do pracy, przy szkole, przy mostek był kanał tego mostku, ta rura była zatkana i woda się gromadziła. I trzeba było, a jeszcze jak Niemcy wjeżdżali na podwórko szkolne, to zagniotli go samochodami i zatrzymywało się to wszystko. I trzeba było to wykopać, przeczyścić i zrobić ten mostek na nowo. I to robiłem z kolegami, jeszcze dwóch kolegów chyba. Ksiądz Karol wracał z religii, nie wiem, z Pierzchowa chyba, tak. Pieszo i mówi, co, sześć Boże, no to daj Panie Boże. Ja Wam pomogę, podwinął sutannę i za kilo i robię. A idzie wójt gminy z pracy, pochodził z tego samego Pierzchowa właśnie. I mówi, o co to ksiądz tak mówi kilofem, a mówi, panie wójcie, mówi, ja w kilofem
to za okupacji to codziennie byłem zatrudniony w kamieniołomach, to ja wcale mi to nie jest dziwne. No i tam, że mówi, pomogę wam to skończyć, szybciej pójdziemy po raz, bo pogadamy. Potem on już poszedł tutaj do mieszkał na Kanonicze, tam byłem u niego parę razy na Kanoniczej. Jeszcze właśnie tak pewnego razu tam jestem u niego, a on miał dzieła, Józef Stalin dzieła. A ja mówię, a cóż to ksiądz zmienił swoje poglądy? A on mówi, Sasiu, jeśli chcesz poznać przeciwnika, to musisz wszystko wiedzieć o nim, bo jak z opowiadania, to musisz wszystko wiedzieć, co on pisząc, co on miał na myśli, kto to jest, co to jest, czy to jest przez niego pisane, czy nie przez niego, bo to różnie bywa. To ja go znałem, gdzieśmy skakali przez ognisko, gdzieśmy chodzili pieszo, gdzie wycieczki takie odwalali dalekie. No, no i to wtedy był taki przyjaciel, że on zjadł nawet z ręki kanapkę czy coś, czy chleba kawałek razowego, a lubią ziemniaczki z kwaśnym mlekiem. No to ja go takiego znałem bliżej. Później już tutaj na Krakowie, no to już trzeba było ten autorytet przez grzeczność utrzymać, bo to nie można było powiedzieć Karol czy kumfel, czy to, bo to już nie wypadało. No, tak to było. Ja dawno wiedziałem, że on będzie papieżem. Ja w pracy wszystkim powiedziałem, że on będzie papieżem. Nawet kierownik, który był, to mówi, że do tego, że tyś to dawno przepowiadał. Taki lektor Komitetu Wojewódzkiego, ten kierownik. A skąd to ja wiedziałem to dawno, że on będzie, że tego, jak już został kardynałem, to ja wiedziałem, że zostanie papieżem, bo tak się sytuacja złożyła w Watykanie, a on był tak cenionym przez Wyszyńskiego, przez wszystkich, hierarchię kościelną, przez uczelnię, przez światowej sławy, jeździł wszędzie i do zagranicy, i do Niemiec, i do Stanów Zjednoczonych. Także wiedziałem, że zostanie. A jak się dowiedziałem, że został papieżem, szedłem na Wawel, bo tam wtedy było nabożeństwo, zaraz dzwon Zygmunta bił i spotkałem księdza Małysiaka na plantach, bo też szedł na Wawel. Ten właśnie, ten Stasiu Małysiak, infuat. A on do mnie mówi, rozłożył ręce i mówi, no niesamowita rzecz, niesłychane. I stanęliśmy, a ten dzwon Zygmunta właśnie bije. I wtedy na Wawel szedłem, bo to uroczystość była wielka w związku z tym wydarzeniem. No to, bo to nie jest, to było wydarzenie na owe czasy niesłychane. Może teraz byłoby inaczej, ale wtedy z państwa komunistycznego, prześladowany, nie pozwolono mu robić procesji Bożego Ciała przez rynek. Walczył o Kościół, o wszystko, zezwolenie na hucie o Kościół. Niegowici to zaczął też. Po prostu z tego państwa, żeby na papieża. No to niesłychane było. Ci wszyscy, te wszystkie pionki partyjne, to byli zdumieni, nie wiedzieli, co, gdzie się powiedzieć. A jeszcze ten naród polski, to szczególnie obdarzony takim hosanna, a potem ukrzyżować. My mamy coś w sobie. Tak. Na Błoniach, jak zobaczyłem, jak ten naród skandował, na Błoniach parę razy, jak tutaj był, on zresztą mnie widział, jak na manifestu przez Piłsudskiego, dawniej manifestu, przejeżdżał samochodem. To mnie widział, bo pomachał, ale no nie rozmawialiśmy. Na Wawelu mnie też widział, bo ja sobie zrobiłem taki napis, tutaj mam Niegowicz, taki duży napis i oglądał się i tam krzyż tylko zrobił, ale go powieźli.